Ja jestem prawnikiem, od razu mówię i, znaczy, i dlatego siedzę, bo nie mam prezentacji. Od 15.30 w naszym biurze nie było już internetu, więc czasem się tak zdarza. Jak jeszcze powiem, że jestem konstytucjonalistą, to jakbym skopał leżącego, więc... bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja nie będę tutaj udawał, że coś wiem na temat internetu i jakichś technicznych aspektów. Powiem Państwu, chociaż pewnie media dosyć szeroko donosiły o tym, co tak naprawdę zgotował nam, czy przygotował ustawodawca i co zakwestionował Rzecznik Praw Obywatelskich, tak, w kontekście oczywiście ochrony praw i wolności. Historia jest troszkę oczywiście dłuższa, bo tak na dobrą sprawę ta ustawa, zwana ustawą inwigilacyjną, którą przygotował jeszcze poprzedni rząd, przyjął obecny parlament, jest w części dużej wykonaniem wyroku Trybunału K23/11. To był wniosek rzecznika, który dotyczył właśnie problematyki inwigilacji przez służby. Ja będę mówić głównie o policji i o ustawie o policji, natomiast no, analogiczne rozwiązania oczywiście z pewnymi drobnymi różnicami dotyczą większości służb, które posiadają takie uprawnienia dotyczące no, niejawnej kontroli korespondencji, przekazów internetowych, czyli takiej, bym powiedział, niejawnej inwigilacji, której celem jest zapobieganie, zwalczanie i wykrywanie przestępstw. No oczywiście tu już zaczyna się, bym powiedział, pod górkę, bo takim podstawowym, czyli całe założenie niejawnej inwigilacji dotyczy zwalczania tych poważniejszych przestępstw i no, założenia, że skoro osoby, które popełniają przestępstwa, posługują się coraz lepszymi technikami wymiany informacji, tak? No, państwo w jakiś sposób, czy służby państwowe, które mają zapewniać bezpieczeństwo obywatelom, powinny za tym nadążać. Więc no, takim pierwszym założeniem jest to, że no, nie można co do zasady kwestionować tego, że państwu powinny przysługiwać techniki niejawnego, możliwości niejawnego uzyskiwania informacji. No ale pytanie, na jakich zasadach konkretnie to się ma odbywać, tak? Oczywiście, jak państwo wiecie, też pojawiły się i obecny rząd przygotował założenia, które w takiej, bym powiedział, dosyć lakonicznej formie zostały do tej pory zaprezentowane publicznie, ustawy antyterrorystycznej, która ma w jeszcze, bym powiedział, intensywniejszy sposób ingerować w prawa i wolności w celu zapobiegania przede wszystkim zjawisku terroryzmu, tak, i związanej z tym działalności. No i tutaj pewnie, bym powiedział, będą kolejne, bym powiedział, może nie wątpliwości, ale no, problemy, które się pojawią w związku z planami ograniczenia na przykład wolności zgromadzeń, czy też możliwości, jak to zapowiedziano, blokowania w zasadzie ruchu w internecie na 5 dni, tak. Jeżeli chodzi o no, wzorce i te pewne standardy, no to one się przede wszystkim biorą z polskiej konstytucji, z tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, o którym wspomniałem, z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, tak, które sięga nawet lat 70., sprawy niemieckie, później sprawy brytyjskie. No i ostatnio takie dwie sprawy, sprawa węgierska, Wisy i Szabo, ze stycznia tego roku, wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sprawa Zakharow przeciwko Rosji, która także dotyczy inwigilacji, podsłuchiwania czy przechwytywania telekomunikacyjnych komunikatów. No to jest sprawa przeciwko właśnie państwu rosyjskiemu. We wszystkich tych wyrokach, no dodatkowo można powiedzieć, Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zarysował no, pewien taki podstawowy standard. No, poza Konstytucją Europejską, konwencją, mamy jeszcze
standard wynikający z prawa europejskiego, z prawa Unii Europejskiej. No i to jest to w zasadzie Trybunał Sprawiedliwości buduje na standardzie wynikającym z karty praw podstawowych Unii Europejskiej, artykuł 7 i 8, tak, dotyczącej ochrony danych osobowych i szerzej prawa do prywatności. To jest dosyć istotne, myślę, że też może zwrócić uwagę na to, że czy jest takie powszechne mniemanie, jak badania pokazują, to wciąż większość Polaków odpowiada na pytanie, że karta nie jest dokumentem prawnie wiążącym ze względu na protokół polsko-brytyjski. Nie jest to prawdą, tak? Jest orzecznictwo już Trybunału Sprawiedliwości, sprawa NS z 2011 roku, w którym wyraźnie mówi się, że Polska jest kartą związana i tutaj ten standard wypracowany w orzeczeniu na przykład Digital Rights Island, gdzie widać, że Trybunał Sprawiedliwości potrafi zdewastować prawo stanowione na poziomie europejskim, jeżeli ono nie spełnia standardów ochrony prywatności, czy sprawa Schrems dotycząca przekazywania danych obywateli Unii Europejskiej do państw trzecich. Tak? No tutaj akurat oczywiście chodziło o Stany Zjednoczone. Więc to jest no, może o tyle też istotne, może wspomnieć, że oprócz standardu konstytucyjnego, tak, z którym może jest, bym powiedział, problem, jeżeli dzisiaj chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to chyba każdy wie, skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, którą można wnieść po wyczerpaniu wszystkich środków zaskarżenia, ale trochę się może zapomina o tym prawie Unii Europejskiej, które nakłada na każdy sąd obowiązek pominięcia przepisu ustawowego, który jest niezgodny z prawem stanowionym przez Unię, w tym z prawem pierwotnym, czyli z kartą praw podstawowych. I to już bym powiedział takie może uwaga dygresyjna, że być może okaże się, że szybciej pytanie prejudycjalne z jakiegoś sądu być może trafi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej niż na przykład Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy ten wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich. No to oczywiście jest gdybanie, ale raczej jest jedna dobra wiadomość taka, że Trybunał Konstytucyjny wczoraj na stronie internetowej zamieścił informację o nadaniu sygnatury. To jest sprawa K9/16, czyli nadał bieg tej wnioskowi rzecznika w zakresie ustawy o policji i zmianie innych ustaw, więc Trybunał zabrał się do jej rozpatrywania, co należy oczekiwać, że zostanie wniosek rozesłany do stron postępowania, którymi obligatoryjnie jest prokurator generalny Sejm, który wydał ustawę, oraz Rada Ministrów. No i zobaczymy oczywiście, jak będzie wyglądało procedowanie w tej sprawie. Ale dobra wiadomość jest taka, że sprawie został nadany bieg, bo przez półtora miesiąca się nic nie działo. Krótko może powiem, co jest w tym wniosku, jakie są główne wątpliwości, tak, i na tym zasadzie zakończę. No, 8 grup przepisów. Po pierwsze kwestia dotycząca niezgodności z konstytucją przepisów ustawy o policji, jak mówię, głównie o niej będę mówić, w jakim umożliwiają te przepisy przedłużanie kontroli operacyjnej na następujące po sobie okresy, których łączna długość nie może przekraczać 12 miesięcy, co w konsekwencji oznacza możliwość prowadzenia kontroli operacyjnej nawet maksymalnie na czas 18 miesięcy. No i tu są bardzo duże wątpliwości, czy rzeczywiście potrzebne są tak szerokie uprawnienia, żeby ta kontrola była prowadzona przez tak długi okres czasu, tak, jeżeli chce się ścigać konkretne przestępstwa, czy to jest konieczne do wykrycia przestępstwa, czy też ustalenia sprawców. Tutaj znowu bym powiedział, w szczególności tę możliwość, bym powiedział, dosyć takiego arbitralnego przedłużenia także tych okresów, no znowu w świetle orzecznictwa europejskiego budzi poważne wątpliwości. Drugie to jest taki nieostre kryterium dobra wymiaru sprawiedliwości, jeżeli chodzi o pozyskiwanie danych w zakresie objętym tajemnicami zawodowymi. Tutaj w odróżnieniu od kontroli operacyjnej prowadzonej na gruncie normalnej procedury karnej, gdzie sąd decyduje
o dopuszczalności ingerencji w tajemnicę zawodową. No te informacje, bym powiedział, po prostu są pozyskiwane w toku inwigilacji, tak? I dopiero potem sąd będzie decydował o dopuszczalności. No, no w praktyce to pokazuje, że służby będą po prostu wiedziały, tak, o wszystkich elementach, wszystkich informacji i tak poznają, bym powiedział, na tym etapie wcześniejszym. Więc tutaj no, ochrona jest zupełnie iluzoryczna. Bardzo poważne wątpliwości dotyczą, to są artykuł 20c ustęp 1, 20cb ustęp 1 ustawy o policji. Tutaj dokonano pewnej zmiany, mianowicie dopisano takie słowa, że prawo uzyskiwania danych dotyczy przekazów telekomunikacyjnych, przesyłek pocztowych albo przekazów w ramach usługi świadczonej elektronicznie, nie stanowiących treści, czyli chodzi o to, żeby tutaj nie przełamać tajemnicy korespondencji w zasadzie. Przy czym no jest tak na dobrą sprawę posłużono się, że te dane mogą być pozyskiwane w zakresie dotyczącym przestępstw, wszystkich przestępstw. Tak? Wyraźnie orzecznictwo mówi o tym, że i Trybunał Konstytucyjny o tym wyraźnie powiedział, że ta możliwość inwigilacji powinna dotyczyć tylko kategorii najpoważniejszych przestępstw. Tak? Dotyczących właśnie na przykład przestępstw przeciwko życiu, przestępstw terrorystycznych. To są wszystkie przestępstwa, tak? Niezależnie od tego, jaki oni mają rodzaj gatunkowy. Dwa, w zasadzie nie ma żadnej selektywności, jeżeli chodzi także o zakres podmiotowy. Nie ma wymogu, niespełniony jest wymóg subsydiarności, czyli nie ma tak, że te środki inwigilacyjne mogą być stosowane dopiero po tym, jak się inne okazały nieskuteczne. Tu jest po prostu, można pozyskiwać te informacje, te dane. No i wreszcie pewne kolejne niejasności dotyczące no, samych danych internetowych. To państwo pewnie śledziliście tą dyskusję, że tak naprawdę no, sporządzono odesłanie do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, gdzie pod zakresem danych internetowych no, pewnie można rozumieć wszystko, co się w sieci dzieje. No i to jest, bym powiedział, tak na dobrą sprawę przy przede wszystkim okoliczności, że do tej pory pozyskiwano takie dane na wniosek, to znaczy organy mogły pozyskać do tej pory także takie dane internetowe, ale musiały sporządzić konkretny wniosek i wtedy te dane uzyskiwały. Tutaj powstały tak naprawdę, no, znowu, to może trochę upraszczam i pewnie technicznie nie jest to, nie mam wystarczającej wiedzy, ale stałe łącza, które pozwalają na dostęp online w czasie rzeczywistym do tego, co się w sieci dzieje, tak, w ramach takiej inwigilacji. No oczywiście bym powiedział znowuż określenie, że te dane internetowe czy dane telekomunikacyjne są dostępne, ale poza elementem treści, no jest, muszę powiedzieć, no nie jest to zabezpieczenie tak naprawdę naszej prywatności, tak? Pytanie, czy treść komunikatu, który przecież można w jakiś sposób tak, może zaszyfrować, bym powiedział, nie do końca w rozumieniu, tak, że się nie da bezpośrednio odczytać, ale można posługiwać się bardziej, bym powiedział, zrozumiałem tylko i wyłącznie dla siebie kodem, czy przekazywać te informacje, tak? Jak pamiętamy, różne sprawy korupcyjne, na przykład negocjacje w zamówieniach publicznych odbywały się przez podawanie numerów pokojów hotelowych. No, takie kody też można przełamać, ale tak naprawdę pozyskiwanie danych wszystkich tak zwanych metadanych, które są danymi geolokalizacyjnymi, tak? Te wszystkie logowania, łączenia z konkretnymi aplikacjami no, mogą powiedzieć o wiele więcej o człowieku niż treść jakiegoś komunikatu. No i pozwalać, bym powiedział, na budowanie czegoś, co się pięknie nazywa profilowaniem, czy budowaniem profilu osobowego danej osoby, tak? Czyli w zasadzie zbudowanie charakterystyki, no, połączenie, bym powiedział, danych telekomunikacyjnych z danymi internetowymi, no, stwarza, bym powiedział, możliwości chyba dzisiaj prawie że nieograniczone poznania życia osoby, która jakoś posiada komórkę, korzysta z komputera. Tak?
tutaj rzeczywiście tych gwarancji i jakichś zabezpieczeń nie ma, tak? W powiązaniu z tym, co mówiłem wcześniej, tymi gwarancji, brakiem określenia, jakie to są przestępstwa, kategorie przestępstw, czy braku subsydiarności, tak? Tak naprawdę daje bardzo szerokie uprawnienia służbom. Inne wątpliwości dotyczą już na przykład swobody działalności gospodarczej, bo tutaj jest obowiązek zawierania z komendantami policji tych porozumień z dostawcami, przez dostawców usług internetowych. To są, bym powiedział, inne wątpliwości, jak mówię, dotyczące swobody działalności gospodarczej. Wreszcie, no takie znowu prawnicze kwestie dotyczące kontroli, tak? To znaczy wyjście z założenia, no to jest coś, co akurat uważam, że to jest zdanie, bym powiedział, dosyć trafione obecnego rzecznika praw obywatelskich, że jest to chyba jedna z większych porażek polskiego państwa prawa, że przez 25 lat nie dopracowało się żadnej niezależnej instytucji kontroli nad służbami. No i rzeczywiście tak jest, tak? To znaczy służby są podporządkowane administracji rządowej, premierowi, niezależnie od tego, jaka jest to oczywiście opcja polityczna. Nie ma niezależnego ciała, które w jakiś sposób kontrolowałoby, to już pomijam fakt, że oczywiście nie ma tej kontroli uprzedniej, to znaczy przed rozpoczęciem inwigilacji, natomiast wprowadzona tą ustawą kontrola w postaci półrocznych sprawozdań kierowanych do właściwego sądu okręgowego przez służby i brak opisania, jakie uprawnienia tak naprawdę ma sąd okręgowy i co może od służby wymagać, no i czyni tą kontrolę zupełnie iluzoryczną, tak? To znaczy jest to taki model, no oczywiście wymuszony orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Jest to jakaś, bym powiedział, no powiedziałbym jednak mimo wszystko jakaś zmiana w stosunku do tego, co do tej pory było w systemie prawnym, natomiast no jest to zmiana głęboko rozczarowująca. I tak na dobrą sprawę, no, oczywiście praktyka pokaże, czy cokolwiek z tego wynika, tak? No a ta kontrola niezależna jest dzisiaj, bym powiedział, jeżeli chodzi o orzecznictwo, no przede wszystkim Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, takim standardem, tak? I to była przyczyna stwierdzenia na przykład niezgodności z artykułem 8 konwencji, czyli w zakresie ochrony prywatności, o której mówił Trybunał Praw Człowieka. No i wreszcie parę innych rzeczy, które poruszyliśmy we wniosku, mianowicie takie braki gwarancji proceduralnych, na przykład no nie ma żadnego możliwości obowiązku poinformowania kogoś, że był inwigilowany, tak? To znaczy przedstawienia, poinformowania go później, tak żeby mógł uruchomić na przykład środki kontroli legalności. Tutaj nie wiem, czy państwo, Fundacja Panoptykon robi taką ciekawą akcję i zamieszcza na swoich stronach wniosek o udostępnienie informacji publicznej dla każdego, kto chciałby uzyskać informację, czy był inwigilowanym. To jest tak, w związku z powyższym na podstawie artykułu 61 Konstytucji wnoszę o udostępnienie informacji, czy w okresie tam danym pozyskiwano informacji na mój temat, czy była wobec mnie stosowana kontrola operacyjna, czy dana instytucja uzyskiwała dotyczące mnie dane telekomunikacyjne. No i to bardzo ładnie, w celu ułatwienia realizacji wniosku podaję, we wskazanym okresie korzystałem z telefon, numer, adresy skrzynek elektronicznych, żeby organy miały łatwiej. No to służyć ma, no takiej bym powiedział, wprowadzeniu obywatelskiej kontroli, tak, i możliwości. Ciekaw jestem, jak ta akcja społeczna się zakończy. Panoptykon chyba jest dosyć świadomy, zapowiadają, no, że raczej odpowiedzi, które dotychczas uzyskał, są negatywne, ale że zamierzają prowadzić dalsze procedury prawne. No tutaj rzeczywiście w tym zakresie to jest ta sytuacja jest także przedmiotem zaskarżenia jako pominięcie ustawodawcze, które powinno być, czy te gwarancje powinny być uregulowane w ustawie. Tak? Ostatnie zdanie może powiem, że też jest w ustawie takie kuriozum, mianowicie przewidziano przepisy przejściowe, że do wszczętych już działań inwigilacyjnych stosuje się przepisy dotychczasowe, co oznacza, że tak naprawdę zalegalizowano stosowanie przepisów już uznanych za niezgodne z konstytucją w tej sprawie K23/11, co jest kompletnym
naruszeniem konstytucji i wszystkich zasad prawnych. No to w zasadzie chyba tyle, bo już miałem, obiecałem, że nie zużyję całego czasu i oczywiście to zrobiłem, więc przepraszam. Dziękuję bardzo.